kto kazał wiceburmistrzowi Sebastianowi Drapale zwolnić z ośrodka pomocy społecznej w Boguszowie Gorcach Sylwię Dąbrowską. Burmistrz nie odpowiada i nie ma czasu spotkać się z nami, by porozmawiać. Pytamy zatem, kto rządzi miastem? Pan Drapała powiedział, że pomimo, że jestem dobrym pracownikiem, że dobrą pracę wykonuję na rzecz ośrodka, że i dyrekcja jest ze mnie zadowolona i opinię mam dobrą wśród mieszkańców, no pan musi mnie zwolnić, bo ktoś panu wydał takie dyspozycje. Kto mógł wydać takie polecenie zastępcy burmistrza? Z uzasadnienia, jakie znalazło się na wypowiedzeniu, jasno wynika, że jest ono pokłosiem wyborów samorządowych, bo pracodawca stracił zaufanie do Sylwii Dąbrowskiej, gdyż ta była kontrkandydatką Jacka C. Poza tym, jak czytamy w uzasadnieniu, była wcześniej nielojalna wobec aktualnego burmistrza. Moim kontrkandydatem był ówczesny starosta wałbrzyski, nie burmistrz miasta. No i nie wiem, jaką lojalnością miałam się wykazywać w stosunku do pana starosty. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego mnie zwolniono. Do wiceburmistrza wysłaliśmy następujące pytania mailem. Dlaczego pan zwolnił panią Sylwię Dąbrowską, mimo że twierdził pan, że jest dobrym pracownikiem? Czy dostał pan polecenie zwolnienia pani Sylwii Dąbrowskiej? Jeśli tak, to kto panu wydał polecenie zwolnienia pani Sylwii Dąbrowskiej? Burmistrz nie udzielił nam odpowiedzi na przesłane mailem pytania, bo jak tłumaczyła nam jego sekretarka, nasza redakcja jest nierzetelna. Wszystko wskazuje na to, że Budimex będzie wykonawcą obwodnicy zachodniej Wałbrzycha. Oferta Budimexu opiewa na kwotę blisko 250 milionów złotych netto i została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Nie było odwołań od tej decyzji. Teraz jest w tej chwili całość dokumentacji przesłana do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który ma miesiąc czasu na sprawdzenie dokumentacji. ZDKiUM sprawuje nadzór nad realizacją tej inwestycji, na którą Wałbrzyszanie czekają od lat. Deus Ex Machina to wystawa instalacji multimedialnej, którą można oglądać w starej kopalni. Na potrzeby wystawy specjalnie zaciemniono Centrum Ceramiki Unikatowej. Prace w swoim kształcie nawiązują do modularnych, animalistycznych maszyn o transformujących się układach. Ukryte życie rzeźb ujawnia się widzowi w zaskakujący i nieoczekiwany sposób za sprawą różnorodnych animacji symulujących ich ruch. Jest to w zasadzie pierwsza tego typu wystawa w starej kopalni. 5 obiektów ceramicznych. Sniferem, takie nazywa artysta, wzbogacona o multimedia. Na każdą z ceramicznych rzeźb jest rzucona projekcja, która ma za zadanie ożywić nasze ceramiczne obiekty. Wystawę można oglądać do 30 kwietnia, codziennie od 10 do 18. Między 16 a 17 marca galeria będzie czynna dłużej z uwagi na jej charakter i to, że najlepiej ogląda się ją po zmroku.